Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Tak mówi Księga Izajasza, 53 rozdział, werset 4. Tak można by powiedzieć o Panu Jezusie, że to mąż boleści, doświadczony cierpieniem. To nie z powodu siebie samego Jezus wzdychał i płakał, lecz z powodu ludzi, za nich i nad nimi. Był gotów zdjąć wszelki ciężar z ich serc i uczyniłby to z radością, jednak oni byli ślepi na błogosławieństwa, jakie chciał im podarować. Nie chcieli porzucić swoich grzechów i odrzucili go. To z ich powodu płakał wśród ludzi i nad nimi, z powodu tego, jakim był człowiek, a człowiek był miłującym grzech, oszukanym przez diabła, nienawidzącym Boga. Tak, Pan Jezus był prawdziwie mężem boleści. Jednak ich wrogość nie ostudziła Jego miłości, jak bardzo ich kochał. Od świtu aż do zmierzchu służył im niestrudzonym miłosierdziem. Leczył chorych, dotykał ze współczuciem trędowatych, swą mocną ręką przywracał wzrok niewidomym i uwalniał tłumy od strasznego wpływu demonów. I niech nikt z nas nie myśli, że były to zwykłe akty Bożej mocy, jak przy stwarzaniu świata. Nie. On, doskonały człowiek, przeżywał dotkliwie nędzę ich położenia. W swoim czułym sercu nosił ich brzemiona. Był umęczony, ponieważ oni byli umęczeni. Siła z niego uchodziła, gdy leczył innych. I jego duch był obciążony brzemionami, które z nich zdejmował. W swoim duchu odczuwał te rzeczy, ponieważ jego święte, bezgrzeszne ciało nie mogło zostać dotknięte chorobą, nawet jeśli wrogowie myśleli o nim. Spadła nań śmiertelna zaraza. Tak mówi Psalm 41, werset 8. Widząc jego smutek, myśleli, że Bóg był przeciwko niemu. Sądzili, że to przez niego, przez Boga był umęczony, bo jeśli Bóg darzyłby go przychylnością, tak myśleli, to dlaczego miałby być taki biedny? Dlaczego miałby tyle wzdychać i płakać, jeżeli Bóg miałby z nim i w nim upodobanie? To czyż faryzeusze i kapłani nie uznaliby go? No i nie uznali. Tak myśleli ludzie i myśląc tak zagłuszali swoje sumienie i odrzucali go. A ty, co z tobą? Czy uwierzyłeś już w Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli odejdziesz z tej ziemi, nie uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził, ponieważ trafisz do jeziora ognia i siarki, gdzie tam osoby, które tam trafią, będą dręczone dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. Zasłużyłeś na to, żeby tam pójść. I tam pójdziesz. Chyba że uwierzysz Pana Jezusa i wtedy będziesz zbawiony od tego. Pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, bo Pan Jezus za ciebie je na krzyżu zasłużył, bo On umarł za każdego wierzącego w Niego człowieka. Więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.